Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Nie wiemy chyba co powiedzieć. Bo już wszystko zostało powiedziane, jak zresztą słyszeliście. Tak. Także już oficjalnie słyszycie nasze intro. Intro, które prawdopodobnie pozostanie z nami już na długo. Chyba, że nagle dostaniemy falę komentarzy, że o mój Boże, co? Ale mamy nadzieję, że nie. Tak, pozdrawiamy autorkę intro, Julę. Dziękujemy. Tak, jeżeli jest tutaj ktoś, kto chciałby Julę zwerbować, żeby zrobiła coś podobnego, to oczywiście możecie do nas napisać i podamy do niej kontakt. Polecamy. Jula jest bardzo wyrozumiała i ma bardzo dużo cierpliwości. Tak, więc Jula zrobiła nam to intro, montuje też podcast i jak robiłyśmy filmiki na YouTube'a, to też je kręciła i montowała, także jest wszechstronna. I zna się na wielu dziwnych sprzętach, które jak wyciągała przy nas, to ja się zastanawiałam, co to jest? Tak więc już nie musimy nic mówić właściwie na wstępie, to trochę dziwne, musimy się przyzwyczaić do tego. Tak, ale mamy nadzieję, że taka mała zmiana nam się podoba. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że wrócił dźwięk nalewanego wina. Już w lepszej jakości zdecydowanie. Tak. Nie to, co nasze próby sprzed roku, czy tam już nie pamiętam, kiedy to było. Tak, tak. No i też towarzyszy temu intro taki miks dźwięków, które wydajemy podczas podcastu, więc jest to dosyć zabawne. No i w zasadzie myślę, możemy chyba przejść do... Do gadania. Tak. No więc jak minął Ci tydzień? Nie wiem, czemu zawsze to pytanie mnie zaskakuje. Ale okej. Okay. Myślę, że tydzień minął mi dobrze. Zrobiłam coś nowego. Pierwszy raz od roku. Mianowicie byłam w... Jak to się mówi na takie coś? Studio fitness? Klub fitness? Klub. Tak, to jest klub fitness. Byłam pierwszy raz od roku na zajęciach grupowych. To znaczy nie poszalałam jeszcze na tyle, żeby iść na jakieś takie zajęcia typu spalanie tam tłuszczu czy coś takiego, bo myślę, że na to nie jestem gotowa. Ale poszłam na pilates i no muszę przyznać, że było to bardzo trudne. Naprawdę byłam w ciężkim szoku, jak bardzo mogę być zmęczona podczas zajęć pilatesu, kiedy wydawało mi się, że w pandemii ćwiczę w domu. Mhm. Także naprawdę było mi bardzo przykro, a z drugiej strony pomyślałam, że okej, to chyba w takim razie powinnam wrócić do regularnego chodzenia na zajęcia. Bo jednak jak ktoś każe Ci coś robić w określonym tempie, to jest zupełnie inaczej niż ja w domu, tak się trochę ociągam, tutaj pogłaskam psa albo coś tam zrobię i nagle... No ja na pewno w domu sobie bardziej odpuszczam, bo nie ma tego stresu, że musisz nadążyć i ktoś na Ciebie patrzy i Cię sprawdza i nie wiem, coś tam podchodzi do Ciebie, nie coś Ci powie. W sensie... Nie Cię okrzyczy, tylko tam poprawi, nie? No tak, poza tym to jest takie zupełnie inne uczucie, jak są naokoło ludzie i jest jednak takie podświadome porównywanie się do tych ludzi, że ojejku, ona tak robi, to ja też tak muszę zrobić. I wiesz, nagle jakoś tak chyba można bardziej te swoje możliwości jakoś tak przetestować, czy nie wiem, próbować je zwiększyć. No może masz rację, że to tak pcha człowieka trochę do przodu, ale... Mnie to wkurza osobiście, zwłaszcza na takich zajęciach jak rozciąganie czy pilates, gdzie po prostu patrzy się w prawo, pani zakłada nogę za głowę, no, bo się rozciąga tak. Przed zajęciami, patrzy się w lewo, ktoś tam właśnie stoi na głowie przy ścianie, myślę, aha, a ja mogę, nie wiem, dotknąć swoich kolan co najwyżej. No wiadomo, jakby są tego dwie strony, ale myślę, że takie zdrowe podejście jest takie, żeby po prostu próbować, nie stresować wiadomo, się. Wiadomo, robić swoje. Ale to Karoliny pójście tego klubu miało też jeden zły skutek, ponieważ Karolina uświadomiła mi, że wróciły zajęcia, które bardzo lubiłam, zanim zaczęła się pandemia. I jeszcze podczas pandemii byłam kilkukrotnie, jak na chwilę otworzyli siłownię. I to, przysięgam, były jedyne zajęcia chyba w całym moim życiu, jakie próbowałam, które naprawdę sprawiały mi przyjemność i nie musiałam tam iść, bo trzeba, bo należy. To były zajęcia takie na stepie. Tak, tak. I właśnie chyba będę musiała wrócić, co jest straszne i szczerze mówiąc wcale się nie palę, ale... Ja właśnie w związku z tym zamówiłam sobie nowe obuwie na siłownię. I znaczy ogólnie wiadomo, no nie polecam tego, ale jakoś tak byłam na fali i stwierdziłam, aha, teraz już będę chodzić, muszę sobie kupić nowe buty, nowe leginsy, korzystając z wyprzedaży w Oysho. Także
Oczywiście mam nadzieję, że te rzeczy nie będą leżeć w kącie szafy zakurzone. Mam zamiar je zaraz zacząć używać. Akurat przy tobie to się nie wątpię w to, że będą używane. Ale muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowana moim nowym sportowym outfitem. Dobrze, masz motywację. No ja też mogę powiedzieć, że spróbowałam czegoś nowego w tym tygodniu, ponieważ pierwszy raz w życiu poszłam na coś takiego jak masaż twarzy. Wow! Tak to się nazywa. Czy ja w ogóle z masażami mam jakąś taką dziwną i dosyć krótką historię, bo wiem, że są ludzie, którzy często chodzą. Ja byłam w życiu może ze dwa razy i to tak... Ja właśnie ostatnio regularnie chodzę, tylko ja bym tego masażem nie nazwała, bo ja chodzę do fizjoterapeutki, no więc to jest bardziej dręczenie mnie przez dotyk. No właśnie, ja byłam ze dwa razy podczas pandemii, bo przyznam, że plecy bardzo zaczęły mnie boleć, bo ja jednak wcześniej w pracy bardzo dużo stałam, mało siedziałam, a odkąd zaczęliśmy pracę w domu, to myślę, że wiele osób ma ten problem, że jednak pozycja jakaś taka przygarbiona, nie wiem, dziwna, krzywa, to jest norma. Więc właśnie podczas pandemii poszłam ze dwa razy, no i wiadomo, no bywa to średnio przyjemne chwilami, no ale postanawiałam pójść z racji, wiecie, mojego już wieku, haha, zrobić sobie coś tam na buzie i poszłam na masaż twarzy, który nazywa się Kobido, tak to się nazywa? Nie znam, ale brzmi ciekawie. Tak, i to jest tam, wiecie, szyja i kark i coś tam. No i to było ciekawe doświadczenie, nie powiem. Zrelaksowała się moja twarz, to na pewno, ale chwilami bolało, nie? Bo jednak jak pani gdzieś tam, oczywiście to nie jest tak, że nie możesz tego znieść, prawda? Ale jak pani gdzieś tam natrafiła, zwłaszcza w okolicach szczęki, to... Żuchwa. Ja też czasami jak tak się dotykam w okolicy tej żuchwy tutaj przy uchu, to dobrze wykręca. Albo właśnie w okolicach też mojego wdowiego, jak to się tam nazywa... Garbku. Tak, to to było dosyć ciekawe, ale... To wspaniale, miałaś dzień treat yourself. Dokładnie. Ja właśnie zamierzam iść na akupunkturę. To jest mój plan na najbliższy czas chyba. Chcę się wkręcić w medycynę chińską. Myślę, że może w końcu coś mnie uleczy. Wiesz, ja byłam na akupunkturze kilka razy w życiu. Tak? Aha. Ja nigdy. Ale mam koleżankę, która po prostu, to jest jej praktycznie religia. Za każdym razem, jak ją widzę, to po prostu zachwala akupunkturę i chyba w końcu mi to sprzedała, że to jest lek na każde zło. To znaczy, moja mama też bardzo lubi i jako nastolatka zostałam wysłana kilkukrotnie na akupunkturę. No to jestem ciekawa twojego doświadczenia, bo u mnie to było tak dawno temu, że ja ledwo, wiesz, pamiętam, także może nam opowiesz następnym razem. No nie, no myślę, że masz tak bardziej za miesiąc, jeszcze muszę się do tego psychicznie zebrać. Tak. Ale co, oglądałaś jakieś ciekawe seriale w tym czasie? Wiesz, w ostatnim tygodniu postanowiłam postawić na wysypianie się, nie oglądanie po nocach seriali, ale obejrzałam 3 odcinki Sukcesji, w końcu się zebrałam. Nie ma nowego sezonu. Nie, ja dopiero zaczęłam oglądać. Są 2 ogólnie, prawda? Okay, tak. Więc ja w końcu się zebrałam, zaczęłam oglądać. No i tak, rzeczywiście wciągający, ale no będę musiała, wiesz, jakoś sobie dawkować, żeby nie zrobić to, co robię często, czyli... Och, super serial, nie pójdę spać do 5, ponieważ muszę go oglądać. No. Ja oglądałam w tym tygodniu nowy serial Apple TV, znowu, nie wiem, coś dziwna sprawa. Pan o fitnessie? Tak, Physical. I muszę przyznać, że jest według mnie bardzo fajny, ale sądzę, że jestem w mniejszości, bo... No znowu w stylu tego Apple TV jest, uważam, bardzo dziwny. Ale akurat ten rodzaj dziwności w tym przypadku mi się podoba, bo tam... Tam gra Rose Byrne chyba, tak? Tak, ona tam gra główną rolę i ona jest super, bardzo fajnie się na nią patrzy, bo jest piękna, ale jakby problem, który ona ma w tym serialu, czyli zaburzenia odżywiania i problem z postrzeganiem siebie, jest przez to strasznie taki dziwny do oglądania. Bo wiesz, wszyscy na pewno sobie myślą, co? Przecież ona jest szczupła, ładna, no to jaki ona może mieć problem? A jakby, no to jest w sumie taki, wiesz, twist tego wszystkiego. Więc ten jej problem z odżywianiem jest pokazany w tym serialu w taki sposób, że
mocny, naprawdę. Chciałabym obejrzeć, ale aktualnie nie mam dostępu do Apple TV, więc będę musiała wykupić 88. subskrypcję w moim życiu, która jest mi niezbędnie potrzebna. No ale trudno, bo tak też jest na mojej liście, nie ukrywam. Aczkolwiek zawsze przy takich serialach, bo oczywiście czytałam, o czym on jest, tak sobie myślę, że to taki jeden wielki trigger może być dla niektórych, nie? Oczywiście, no. Oczywiście, ale z drugiej strony też myślę, że mnóstwo osób będzie się w stanie z nią utożsamić, aha, bo myślę, że nie wiem, 80% społeczeństwa ma problem z postrzeganiem siebie w taki czy inny sposób, więc to jest bardzo taki uniwersalny, myślę, temat. Tylko tutaj pokazany skrajnie. Więc jeżeli ktoś ma konkretnie te zaburzenia odżywiania, no to pewnie lepiej, żeby tego nie oglądał. No, ale właśnie w temacie uzależnień byłam w tym ostatnim czasie, bo też przeczytałam tą książkę najnowszą Żulczyka, Informacja zwrotna. I no, ona jest oczywiście o alkoholizmie, jak wszystko, co Żulczyk pisze, ale jakby mniejsza z tą książką, ale zaczęłam słuchać tego podcastu, który robi on z Juliuszem Strachotą. I przesłuchałam parę odcinków. Wiem, że chyba ten podcast jest dość popularny, bo chyba dużo tam ludzi o nim gadało, słyszałam. I no jest to wciągający temat, ogólnie uzależnienia, problemy psychiczne. Ja się w tym bardzo dobrze odnajduję, także miałam taki czas refleksyjny przez to. Także polecam. Książkę polecam tak, o, to jest dobra książka, żeby sobie ją po prostu przeczytać, jeżeli macie wolny czas. Nie jest to żadna lektura taka konieczna, żebym mówiła, że musicie ją przeczytać, bo jest wspaniała. No ale wiadomo, on pisze tak, żeby się ludziom podobało i żeby się szybko czytało, także dlatego myślę, że jest dobry w tych scenariuszach. Bo są to takie tematy bardzo filmowe. No ja też przeczytałam książkę, którą obiecałam ostatnio, że przeczytam, znaczy zapowiadałam, obiecałam. Chodzi mi tutaj o książkę Doroty Kota z Cukry. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo wzruszająca książka. Czytało się ją szybko i przeczytałam na Empiku, jest chyba taki opis tej książki, że można się z niej dowiedzieć, jak jest w środku czyjejś głowy. I to dokładnie tak bym opisała tą książkę i bardzo mi się podobała. Dużo nie myślałam w sumie, więc jeżeli ktoś był ciekawy tej książki, to polecam bardzo. No właśnie, już ją mam. Wczoraj mi ją wspomniana koleżanka pożyczyła. Także... I też się podobała? No tak, jej się bardzo podoba, dlatego też poleciła mi ją i właśnie mówiła, że jak będziesz to czytać, to na pewno będziesz myśleć, o, mam tak samo, mam tak samo, mam tak samo. Więc też jestem podekscytowana wizją lektury. Także też koniecznie opowiedzcie nam, czy czytaliście któryś z tych książek, owszem, a jeżeli macie jakieś inne rekomendacje, to bardzo chętnie przyjmiemy, ja na pewno, bo staram się teraz korzystać z dobrej pasy, no, że czytanie właśnie mi wchodzi i po prostu nie chcę się z niej wybić. I ja jeszcze na koniec tylko powiem, że w tym tygodniu też spełniłam jedno ze swoich marzeń i tutaj mogę pozdrowić naszą słuchaczkę, myślę, która prowadzi wraz ze swoim partnerem, prowadzi biznes Trzask Ceramics, o którym już mówiłyśmy wcześniej. A propos podcastu też Preta Create i odcinka, którego nagrali właśnie dla tego podcastu. I kupiłam w końcu sobie dwa kubki od nich. Trafiłam, tak, trafiłam do, na, wiesz, na nowe mieszkanie. Trafiłam przez ich stories, że wrzucili tam, co im jeszcze zostało i myślę, jest. Bo zawsze jak wrzucali, bo oni wrzucają chyba w poniedziałki około 12 nowe rzeczy. I chyba to się szybko wyprzedaje i ciężko w ogóle zdobyć dokładnie te rzeczy. No. No i co, wchodziłam po południu, jak miałam przerwę, to już nic nie było. I jak tylko zobaczyłam, akurat byłam wolna. To czym prędzej, to wyszłam na ich stronę i nie mogę się doczekać moich krowich kubeczków. Także... A właśnie jaki wzór wybrałaś? W krówkę czarno-białą. To także... wiem, kojarzę też z Instagrama tak wszystkie. Jeszcze czaję się na jakiś wazon od nich, ale to może za jakiś czas. No, no to super, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Następnym razem jak będziemy nagrywać u Ciebie, to się napijemy z kubeczków. Mam nadzieję właśnie, tylko nie mogłam się zdecydować, czy chcę takie bardzo duże, czy... bo te duże chyba mają ponad 400, czy takie trochę mniejsze. Wzięłam te mniejsze, bo stwierdziłam, że na kawę będą idealne właśnie. Widać, że jestem podekscytowana chyba, nie? No. No dobrze, to co? To zapraszam na historię. Tak, dzisiaj Karolina zaczyna. Ja dzisiaj opowiem sprawę, którą na pewno już wszyscy gdzieś tam widzieliście w internecie, ale chyba to moja specjalność.
Także cóż, spodobała mi się, więc opowiem. Miałaś ją na liście chyba od dawna, jeżeli dobrze... Tak, no. Tak, no bo wiadomo, jest to, jak pewnie już możecie rozpoznać po tytule, jest to zbrodnia związana z internetem, a dokładniej z portalem Craigslist, czyli takim naszym... Jak to się nazywało? Czekaj. OLX? Gumtree? A, Gumtree, nie OLX, to co innego, sorry. No, z takim naszym Gumtree, powiedzmy. I tutaj głównym bohaterem jest Filip Markow. On się urodził w 86 roku, więc w sumie niewiele starszy od nas. Wychował się w małym miasteczku Sherrill na północy stanu Nowy Jork. Pochodził z takiej zwykłej, przeciętnej rodziny. Mówiono o nim, że był miłym, grzecznym dzieckiem. Poza tym bardzo dobrze mu szło w szkole i też brał udział w wielu takich pozalekcyjnych aktywnościach w szkole, także miał wiele zainteresowań. Nauczyciele mówili o nim, że był naprawdę wybitnym uczniem. Jego rodzice się rozwiedli, ale jakby nie słyszałam, żeby to był jakiś taki traumatyczny temat dla niego. Bo też rodzice założyli sobie jakby nowe rodziny. Tylko dziwne było to, że on zamieszkał z matką, a jego brat zamieszkał z ojcem. Więc w sumie zazwyczaj rodzeństwa się tak nie rozdziela. No ale nie wiem dlaczego tak było. Wszyscy w każdym razie mieli dobry kontakt, a sąsiedzi mówili o tej jego rodzinie, że była taka zupełnie normalna, ale że trzymali się tak na dystans, nie przyjaźnili się z innymi sąsiadami, właściwie ludzie mało o nich wiedzieli. Uh-huh. W każdym razie nigdy nie sprawiali nikomu żadnych kłopotów, ani nie było tam jakichś awantur, więc po prostu się nie wyróżniali. W tym miasteczku też było kasyno, które nazywało się Turning Stone. I przez kilka lat matka tego Filipa pracowała w tym kasynie i prawdopodobnie właśnie przez to on nauczył się grać w pokera i być może zainteresował się hazardem w jakiś tam sposób, bo domyślam się, że w tym miasteczku nie było zbyt wiele do roboty i też potem, kiedy on był starszy i na przykład wracał w przerwie jakiejś tam świątecznej czy semestralnej do domu, to z kolegami chodzili do tego kasyna, także to była taka chyba taki rodzaj rozrywki, którą on znał i lubił. Liceum skończył w 2004 roku z bardzo dobrymi wynikami i dostał się na studia do SUNY Albany i tam chodził na taki kurs przedmedyczny. Tą szkołę skończył w 2007 roku i dostał się już na medycynę na Uniwersytecie w Bostonie. Na studiach osoby, które z nim mieszkały, wspominały, że on ogólnie był takim samotnikiem, że potrafił siedzieć przy komputerze nawet 8 godzin dziennie. Nie mówił za dużo o sobie ani o swojej rodzinie. Sprawiał wrażenie takiego zamkniętego w sobie i niezręcznego w takich towarzyskich sytuacjach. No i właśnie przez to też nie miał zbyt dużego powodzenia wśród dziewczyn. Były nawet takie sytuacje, że trochę narzucał się dziewczynom, co doprowadzało do jakichś takich dość dziwnych sytuacji. Ale w końcu jego niepowodzenie się zakończyło, bo poznał swoją pierwszą miłość Megan McAllister. I Filip i Megan poznali się, kiedy byli wolontariuszami w centrum medycznym w pobliżu kampusu, bo ona również studiowała medycynę. Ona w ogóle była od niego parę lat starsza i podobno to ona pierwsza zaprosiła Filipa na randkę. I po 3 latach znajomości Filip oświadczył się Megan. Było to takie bardzo romantyczne. Oświadczył się jej na plaży w Maine i no wiadomo, ona się zgodziła, no i zaczęli szybko planować ślub. Ślub miał się wydarzyć 14 sierpnia 2009 roku. I oni w ogóle mieli stronę internetową poświęconą całemu temu wydarzeniu, prawdopodobnie chyba dla gości, czy nie wiem, żeby się pochwalić, nie wiem. No kurczę, czyli tak z pompą urządzony. Tak, więc oni na tej stronie opisali wszystko, jak to będzie wyglądać, że ten ślub będzie na wybrzeżu w New Jersey, taki bardzo malowniczy wiesz, bajkowy, tak to miało być takie wielkie wydarzenie.
opisali na tej stronie internetowej całą historię ich związku. Pierwsze spotkanie, oświadczyny i tak dalej. Wiesz, no to był taki jakiś blok chyba. Napisali, że zatrudnili zespół, który będzie przez cały wieczór grać covery Springsteena. Też chyba były tam informacje, że Meghan zakupiła już suknię ślubną projektu Very Wong. Kurde. I że te suknie dla Drew Hen też były zakupione. No ogólnie wszystko takie z wielką pompą. No po prostu cieszyli się, że wezmą ślub. Więc z zewnątrz oczywiście ten Filip wydawał się zupełnie normalny, że jego życie jest wręcz idealne, no bo przed nim kariera lekarza, do tego ślub z, wiesz, wymarzoną dziewczyną i w ogóle. Ale okazało się, że on miał dług na 130 tysięcy dolarów i w to wchodził kredyt studencki i jego długi związane z hazardem. No ale domyślam się, że wiele osób miało kredyt studencki, prawda? Więc pewnie to był ten mniejszy problem. Tak, no większy problem było to, że miał długi przez hazard. No i to być może tłumaczy jakieś jego dziwne zachowanie, bo z tego co wiemy, to Filip zaczął wysyłać wiadomości do ludzi znalezionych na właśnie tym portalu Craigslist w 2008 roku. I te wiadomości pokazują, że miał też taką drugą, mroczną stronę. Że prawdopodobnie był po prostu spragniony jakichś niekonwencjonalnych doznań seksualnych. O czym jego narzeczona oczywiście nie wiedziała. Aha. Robił to za jej plecami. I na początku korzystał z takiej sekcji, która nazywała się na Craigslist Casual Encounters. I tam były kategorie T4M i M4T. Ta kategoria nazywała się trannies, czyli takie zdrobnienie na... Wówczas byśmy powiedzieli transwestytów. Teraz oczywiście tak się nie mówi, więc mówię tylko jak to było nazwane na tym portalu. Więc chodziło o to, że to są ci w cudzysłowie transwestyci dla mężczyzn albo kategoria mężczyzn dla transwestytów. I przy każdej tej kategorii było też miasto. Więc można było łatwo sobie znaleźć właściwie to, czego się szukało i jeszcze do tego w konkretnym mieście. I właśnie w maju 2008 roku Filip wymienił kilka wiadomości z osobą transpłciową mieszkającą, przynajmniej jakby tak się ta osoba podawała na tym portalu, mieszkającą w rejonie Bostonu. Pisali do siebie takie, no, erotyczne po prostu wiadomości i on tam używał adresu mailowego o nazwie Sex Addict, jakieś tam numerki na Yahoo. Znaczy wiadomo, że wszystkie te maile były zrobione na potrzeby jakiegoś takiego anonimowego korzystania z portalu, no ale wciąż. Wymieniali zdjęcia i podobno zdjęcia jakby wychodziły od dwóch stron, więc on aktywnie jakby w tym uczestniczył. Wszystkie te wiadomości prowadziły do tego, że mieli się spotkać, oczywiście w celu seksualnych uciech, jakbym to powiedziała. Ale ostatecznie Filip w ostatniej chwili to spotkanie odwołał. No i tamta osoba jakby no nie była z tego powodu zadowolona, że została wystawiona, więc na chwilę ten kontakt się urwał. I podobno rok później Filip znowu skontaktował się z tym samym użytkownikiem już pod innym pseudonimem. I to było w styczniu 2009 roku. I znowu te wiadomości były takie mocno seksualne. Znowu wymieniali zdjęcia, no ale znowu do spotkania nie doszło. I okazało się, że Filip rozmawiał z wieloma osobami transpłciowymi z tej sekcji właśnie na Craigslist, o czym oczywiście ta jego narzeczona nie wiedziała. I chyba on miał wiele takich różnych... nie wiem, takich wymyślonych po prostu swoich osobowości na tym portalu, bo podobno też podawał się za żeńską masażystkę, próbując zwabiać właśnie chyba też jakichś mężczyzn na spotkania, ale ciężko powiedzieć jakby, jakie tutaj były jego intencje. No i 10 kwietnia 2009 roku Filip odpowiedział na kolejne ogłoszenie znalezione na Craigslist, zamieszczony tym razem przez kobietę. To była Trisha Leffler. Ona była masażystką i ogłaszała właśnie tam swoje usługi. I oni umówili się na spotkanie właśnie przez ten portal w ekskluzywnym hotelu, który nazywał się Westin Copley Place.
I on po prostu przyszedł do jej pokoju hotelowego, ona na niego czekała. Więc wiadomo, no nie była to bezpieczna sytuacja z samego założenia. No i on to wykorzystał. Podobno od razu po tym, jak wszedł do jej pokoju, to ją zaatakował. Wyciągnął broń, związał jej ręce i okradł ją. Po prostu przeszukał wszystkie jej rzeczy, zabrał kosztowności i uciekł. Kurczę, w hotelu to jest, co by nie mówić, jednak miejsce publiczne. Wiadomo, zależy jak ten hotel wygląda, prawda? Ale no ciekawe. No tak, tak. Ogólnie były tam kamery, no i potem skorzystano z tego, żeby go jakoś namierzyć, więc nie było to zbyt mądre, no ale cóż... I tej kobiecie nic się nie stało. Ona zgłosiła to całe zdarzenie na policję i powiedziała, że spotkała się z wysokim, blond mężczyzną, który miał około 20 lat i odpowiedział na jej ogłoszenie na Craigslist, więc mieli właściwie jego rysopis, jego konto na Craigslist, jakieś tam dane i tak dalej. Mówiła, że no, otworzyła drzwi, przywitała go, a tylko jak on wszedł, to wycelował w nią broń. Kazał jej położyć się na podłodze, związał ją takimi plastikowymi kajdankami, powiedzmy. Przeszukał jej walizkę, zabrał jej $800 i karty kredytowe, a potem w rękawiczkach usunął swój numer telefonu z jej telefonu komórkowego. I nie próbował tutaj jej wykorzystać seksualnie. Potem zakneblował ją taśmą, przeciął kabel od telefonu i wyszedł, aha, i dodatkowo zabrał jej majtki. Także właściwie po całym tym opisie tej sytuacji ja bym miała problem, żeby wyjaśnić, o co tak naprawdę mu chodziło. Bo strasznie namieszał. Mhm. I chyba sam głównie, chyba nie wiedział. Tak, chyba głównie chodziło o to, że chciał te pieniądze. No bo nie wiem, jeżeli zabrał jej te karty i moje pieniądze... Majtki. No właśnie, no nie wiem. Także no może już nie próbujmy tego wytłumaczyć, bo właściwie no nie wiemy, co mu się działo w głowie. Następny atak wydarzył się 13 kwietnia 2009 roku, czyli właściwie 3 dni później. Również odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone na Craigslist w sekcji usługi erotyczne. I podobno ta kategoria później na tym portalu została zmieniona na usługi dla dorosłych, właśnie przez to, co się wydarzyło i przez to, że właściwie portal Craigslist trochę zdobył złą sławę przez to, co ten Filip zrobił. Był takim narzędziem zbrodni. Mhm. Mhm. Tak, tak. A rok później Craigslist w ogóle usunął całkiem te usługi dla dorosłych ze swojej platformy. Mhm. Więc kobieta, która umieściła to ogłoszenie, nazywała się Julissa Brisman i ona była masażystką aspirującą modelką. No ale jednak zamieściła to ogłoszenie w sekcji usługi erotyczne, także myślę, że nie tylko o masaż tutaj chodziło. Wymienili parę krótkich wiadomości, próbowali ustalić, kiedy by się spotkać. Ostatecznie ustalili, że to będzie tego 13 kwietnia i ona przebywała wtedy w hotelu Boston Marriott Copley Place. I w ogóle to za 4 miesiące miało dojść do ślubu Filipa i Meghan. Więc właściwie sytuacja była bardzo podobna do tej sprzed paru dni, bo Filip tylko jak wszedł do jej pokoju hotelowego, to ją zaatakował. I na pierwszy rzut oka mogło to wyglądać na po prostu nieudany napad rabunkowy, bo on również związał jej ręce, używając też tych plastikowych, nazwijmy to, kajdanek. Karolina mi tu zdążyła sprawdzić, że to się nazywa opaska zaciskowa albo trytytka. Także jakbyście chcieli dokładnie wiedzieć, to to było coś takiego. Po unieruchomieniu Julisy zadał jej mocny cios pistoletem w głowę. W pomieszczeniu widać było, że doszło między nimi do walki. No ale ta dziewczyna miała 160 cm wzrostu i ważyła mniej niż 50 kg, więc ona musiała być taka mała, drobna, więc no nie miała szansy, żeby z nim tutaj w tej walce wygrać. On strzelił do niej 3 razy z bliskiej odległości i uciekł z miejsca zdarzenia. A to było w hotelu, więc faktycznie, tak jak mówisz, no przecież z każdej strony są ludzie, wszędzie może ktoś przejść, usłyszeć, więc na pewno te 3 strzały musiały zaalarmować wiele osób. Więc właśnie kobieta z pobliskiego pokoju usłyszała te krzyki i strzały, więc szybko wyszła na korytarz
i znalazła już zakrwawioną Julisę, jeszcze żyjącą. I ona chyba gdzieś tam kątem oka widziała, jak ten mężczyzna szybkim krokiem idzie. Ale no domyślam się, wiesz, że no nie było tutaj możliwości, żeby, nie wiem, ona go jeszcze goniła. Nie no, w tym momencie jednak chyba ważniejsze jest uratować komuś życie, prawda? Aczkolwiek domyślam się, że szedł szybko, żeby udawać normalnego gościa. Tak, no właśnie musiał iść tak casualowo, nie mógł przecież biec. Funkcjonariusze, którzy zobaczyli to całe miejsce zdarzenia, mówili, że to morderstwo zostało popełnione w bardzo okrutny sposób. I przy sekcji zwłok wyszło, że on tym ciosem w głowę roztrzaskał jej czaszkę i strzelił do niej 3 razy w serce, w klatkę piersiową i brzuch. Czyli to strzelanie to w zasadzie takie ubezpieczenie było, tak? Już to kolejne strzały. Jak już zdążył rozwalić jej czaszkę i strzelić w serce, to... Także widać było na pewno, że... Dużo było tutaj emocji, prawda? Że to nie było takie morderstwo... Na zimno? Na zimno. Tylko była w nim taka wielka złość, prawda? I że to też właśnie było widać po tym, co tam się w tym pokoju wydarzyło. W każdym razie ta Julisa, ona jeszcze będąc w tym hotelu żyła. To znaczy, no jej serce biło, ale już niestety w szpitalu zmarła. I swoją drogą ona znalazła się w szpitalu Boston Medical Center, gdzie Philip miał chyba swoje praktyki lekarskie. No i co zrobił Philip? 2 dni później znowu umówił się z inną kobietą z Craigslist, także on po prostu chyba myślał, że jest niepokonany. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Bo umówił się w mieście Warwick i to jest około 60 km od Bostonu. Ta kobieta nazywała się Cynthia Melton. Ona była stripteaserką i na Craigslist umieszczała jakby swoje ogłoszenia po prostu wykonywania erotycznego tańca. To był hotel Warwick Holiday Inn Express. Oni umówili się na spotkanie na godzinę 23 i wymieniali SMS-y. Więc mieli swoje numery telefonów. Czyli sexting. No, być może. I z zeznań tej kobiety, no bo już na szczęście jej się nic nie stało, wynika, że wysoki, blond mężczyzna wszedł do jej pokoju, miał na sobie czapkę z daszkiem, od razu wyciągnął broń, powiedział jej, żeby się położyła na ziemi, czyli taka sama sytuacja jak poprzednio. Znowu związał ją tymi samymi plastikowymi trytytkami. Następnie zakneblował ją, używając do tego... czegoś, co się nazywa knebel kulowy wykorzystywany w sadomasochistycznym seksie. No i kiedy ta kobieta leżała na ziemi, to on cały w emocjach próbował przeszukać jej pokój, szukał pieniędzy, kart kredytowych i powiedział do tej kobiety: nie martw się, nie zabiję cię, po prostu daj mi pieniądze. Więc on tutaj był, widać, już spanikowany na pewno tym, co się wydarzyło parę dni wcześniej. I przez to, że ta kobieta próbowała jakoś się wyswobodzić, no to on się zestresował pewnie, że dojdzie znowu do jakiejś takiej niebezpiecznej szamotaniny, no i chciał ją uspokoić, powiedział: nie bój się, ja chcę tylko pieniądze. Ale na szczęście w tym momencie wszedł do tego pokoju mąż tej kobiety. Odkrył, co ona robi, czy... Nie. To chyba po prostu był, że tak powiem, rodzinny biznes. Aha, okej. Okay. I może on po prostu był właśnie po to, żeby ją ubezpieczać, jakby w razie jakiejś właśnie takiej sytuacji. To w zasadzie bardzo rozsądnie. Ten mężczyzna powiedział, że Philip wycelował w niego broń, więc on automatycznie jakby się odsunął i powiedział, że okej, wszystko w porządku, jakby chill. No i wtedy pozwolił jakby temu Filipowi na ucieczkę. Filip uciekł z tego hotelu schodami tym razem, nie windą. No i po raz kolejny właściwie został uchwycony na monitoringu przy wyjściu z hotelu. No i teraz przechodzimy do całego śledztwa, no bo jednak myślę, że pozostawił po sobie bardzo dużo śladów. Mamy 1 ofiarę śmiertelną i 2 świadków. I policja była w stanie... stworzyć jakiś jego rysopis i prześledzić jego aktywność w internecie
i do tego też zobaczyć jego zdjęcia uchwycone na kamerach w tych wszystkich hotelach. No mimo, że miał tą czapkę z daszkiem czasami, ale pewnie z jakiegoś tam profilu i tak było go widać. Więc bostońskie organy ścigania rozpoczęły poszukiwania prawdziwej tożsamości Andy'ego, no bo przy morderstwie on na Craigslist umawiał się z tą zamordowaną dziewczyną jako Andy. Mhm. Więc oni byli w stanie sprawdzić konto mailowe, którego użył do zalogowania się na Craigslist, do porozumiewania się z tą zamordowaną Julisą. To konto mailowe było założone na platformie live.com i zostało założone, z tego co rozumiem, to na komputerze Microsoftu w mieście Redmond w stanie Waszyngton. Więc oni jakby byli w stanie naprawdę bardzo dużo wyciągnąć z tych internetowych informacji. Więc wykorzystali wszelkie możliwe procedury prawne, żeby zmusić Microsoft do ujawnienia numeru IP komputera, który został użyty do wysłania tego maila na Craigslist. Mhm. Poza tym portal Craigslist również współpracował z policją i oni też podali wszystkie ich dane dotyczące tego konta. Na przykład o której godzinie i kiedy ten użytkownik wysyłał jakieś tam wiadomości, co oczywiście też pomogło im bardzo w śledztwie. Korzystając z tych informacji, policja była w stanie ustalić, że wiadomości wysyłane w tych konkretnych przypadkach z tymi konkretnymi kobietami były wysyłane z konkretnej lokalizacji w Bostonie i mieli właściwie adres tego budynku, bo to był taki apartamentowiec. W międzyczasie policja również przeszukała nagrania z monitoringu, żeby sprawdzić oczywiście, kto w czasie tego morderstwa pojawiał się na tej kamerze. I poza tym ofiarą komunikował się przez telefon, więc mieli dokładny czas tego, kiedy on do tego pokoju wszedł i właściwie kiedy też wyszedł. Więc ten czas mogli dopasować do tego nagrania wideo z kamery i ustalić, który to konkretnie był mężczyzna. Oczywiście on patrzył w dół, miał tak głowę skierowaną w dół, żeby właśnie niby uniknąć tej kamery, no ale tak jak mówię, to co zobaczyli, to było wystarczające. Poza tym też sprawdzili monitoring w hotelu, w którym przebywała ta Trisha, czyli jakby ta ofiara pierwsza. Znaleźli również podobnego mężczyznę. I wracając do tego adresu IP, okazało się, że to konto mailowe było założone dzień albo dwa wcześniej, tylko po to właśnie, żeby się porozumieć z tą konkretną kobietą. No i udało im się powiązać ten adres IP z dostawcą usług internetowych, więc do tej firmy też się udali z prośbą, żeby no, ujawniła dane, no bo jest to sprawa o morderstwo. Więc ten dostawca internetu był w stanie podać policji imię i nazwisko oraz adres klienta, któremu przypisali ten konkretny numer IP. Także strasznie żmudna robota. To znaczy, wydaje mi się, że nie. Jakby chodzi o to, że no wiadomo, że teraz są hakerzy, którzy są w stanie wszystkie ślady po sobie zatrzeć, ale nie, tak naprawdę... Nie, po prostu chodzi mi o to, że tak dużo jakichś tych, wiesz, tu musieli poprosić, tam musieli sprawdzić, tam, nie wiem, wykluczyć 500 tysięcy osób. Tak, ale to zajęło, myślę, po prostu kilka dni. Mhm. A tak naprawdę to było bardzo proste, bo oni właściwie wiedzieli, czego szukają i wiedzieli, do kogo się udać. I chodzi o to, żeby pamiętać, że wszystko, co się dzieje w internecie, właściwie... Pamiętajcie. Tak, da się z powrotem namierzyć. To był adres High Point Circle w Quincy w Massachusetts na przedmieściach Bostonu. Okazało się, że ten adres to jest po prostu duży budynek mieszkalny, a pod tym adresem IP jest router. Więc teoretycznie mogłoby to dotyczyć większej ilości osób niż tylko jednej. No ale jakby to wcale nie było trudne zadanie, bo po prostu policja sprawdziła sobie w internecie w stylu na Facebooku imię i nazwisko tej osoby. Poza tym zaczaili się pod domem, żeby po prostu obserwować, kto wchodzi i wychodzi. No i bum, mają swojego podejrzanego. Mhm. Więc jakby nie było to zbytnio skomplikowane. Kilka dni tam siedzieli pod jego blokiem i go obserwowali i postanowili go aresztować 20 kwietnia.
ponieważ zobaczyli, że Filip, Markow i Megan z torbami wychodzą z tego budynku i pakują się do samochodu i gdzieś tam odjeżdżają. No więc policja się trochę zmartwiła, że jeżeli oni uciekną gdzieś do innego stanu, no to będzie problem, żeby go aresztować. Więc zatrzymali ich na drodze. Oj, Megan musiała być w szoku. Tak, ona myślała właśnie, że zatrzymują ich za przekroczenie prędkości. W ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Bo ona, mimo że mieszkała teoretycznie z Filipem w tym mieszkaniu, to przez ostatnie miesiące nie było jej tam. Bo z tego, co rozumiem, to ona chyba chodziła do szkoły gdzieś tam w ogóle w innym mieście. Mhm. Więc ona była tak troszeczkę tam z doskoku. I ona w ogóle nie miała pojęcia oczywiście o tym, że Filip prowadzi podwójne życie w internecie. No dla niej był idealnym narzeczonym i super mądrym przyszłym lekarzem. Mhm. I tyle o nim wiedziała. Oni byli w drodze do Foxwoods, kasyna w Connecticut. Filip miał wtedy przy sobie około $1,600 w gotówce i podobno miała to być jego 19 wizyta w tym kasynie w ciągu 4,5 miesiąca. Czyli tak naprawdę wszystko miał pod kontrolą. Z całej tej sprawy wychodzi na to, że największym jego problemem był po prostu hazard. Mhm. Bo chyba, no przynajmniej z tego, co ja rozumiem, no to on chciał kraść pieniądze od tych swoich ofiar po to tylko, żeby iść do kasyna i próbować się odegrać. Mhm. Żeby próbować zarobić na swoje długi. No ale nic z tego mu nie wyszło. Podobno pierwszy raz w tym kasynie był w grudniu 2008 roku i dostawał tam jakieś punkty, jakby przez to, że tak często tam przychodził, to był jakimś takim VIP-em tam. I jakby... Przepraszam. Rejestrowali każde jego wejście do tego kasyna oczywiście, no bo jakoś tam to jest zapisywane i zgadzało się to, ponieważ to kasyno było w niedalekiej odległości od jednego z hoteli, w którym doszło do ataku na jedną z jego ofiar. Ale wiesz co, to w sumie ma sens dla takiego kasyna, bo jak ktoś jest regularnym klientem i regularnie przegrywa pieniądze w dużych sumach, też bym go potraktowała jako VIP-a. Tak, oczywiście. No w każdym razie, przywieźli go na posterunek i on tam oczywiście nie chciał rozmawiać, ale w tym czasie mogli przeszukać jego mieszkanie i w tym mieszkaniu znaleźli wszystkie potrzebne dowody, żeby mieć pewność, że to jest on. Bo znaleźli naboje do pistoletu, znaleźli schowaną gotówkę, wiele tych opasek zaciskowych, trytytków, plastikowych, kajdanek i tak dalej. Poza tym znaleźli również damskie majtki, no oczywiście ukryte, jakby nie były to majtki jego narzeczonej. No i co najważniejsze, znaleźli również twardy dysk, na którym były wszystkie ślady po tej internetowej komunikacji z Craigslist. Oskarżono go o morderstwo Julisy Brisman 21 kwietnia i on nie przyznał się do winy. W ogóle nic nie mówił, dlatego tak jak mówię, można dużo spekulować na temat tego, jaka była jego motywacja, bo z tego co rozumiem, to on w ogóle się nie odzywał. Mhm. Więc to jest taki najgorszy typ przestępcy, który nie chce potem wyjaśnić właściwie, co się stało. Więc no, dlatego tutaj te długi i pieniądze, to może być ten główny motyw, ale na pewno też jest jeszcze jakiś aspekt jego seksualności, który nie do końca tutaj został rozwikłany. W każdym razie on został umieszczony w celi dla potencjalnych samobójców, ponieważ no, mieli jakieś obawy co do niego, bo tuż po umieszczeniu go w więzieniu już zobaczono, że ma ślady na szyi po sznurówkach. Tak jakby próbował się udusić. Mhm. A więc został pod obserwacją, został też zbadany oczywiście przez psychiatrę, ale psychiatra stwierdził, że on nie musi być umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. No i jeszcze przykre w tej sprawie jest to, że jego narzeczona, Megan, zdarzało jej się parę razy rozmawiać z dziennikarzami i ona cały czas biedna go broniła. Ona nie była w stanie uwierzyć, że on to zrobił. Cały czas próbowała go bronić. Mówiła, że jej narzeczony jest wspaniałym mężczyzną
i wewnątrz, i na zewnątrz, i że ona twierdzi, że nie skrzywdziłby nawet muchy. No więc była po prostu bardzo naiwna i bardzo zapatrzona w niego. Oczywiście do ich ślubu nie doszło i w sierpniu 2010 roku Filip Markow popełnił samobójstwo w więzieniu. On użył takiego długopisu dostępnego dla więźniów, który raczej jest zrobiony tak, żeby właśnie nie dało się nim zrobić żadnej krzywdy, więc nie wiem, w jaki sposób on to zrobił, ale podciął sobie, dokładnie wiedział, gdzie ma ciąć, prawda? W końcu lekarz, nie? Tak, bo studiował medycynę, wiadomo, więc podciął sobie główne tętnice i to było w kostkach, na nogach i na szyi. Ale jak on był zdeterminowany. Mhm, tak. Poza tym wsadził sobie dużo papieru toaletowego do gardła i jeszcze na głowę sobie nałożył reklamówkę. Więc chciał mieć po prostu 100% pewność, że umrze. No jest to oczywiście przykre, ale co jeszcze jest bardzo dziwne i takie niepokojące, zostawił wiadomość napisaną swoją krwią na ścianie, ale jakby ciężko zrozumieć w ogóle, co to miało znaczyć, bo napisał tylko dwa słowa, imię Megan i pocket. Czyli kieszeń, słowo kieszeń. Mhm. Więc jakby nikt nie był w stanie rozszyfrować, o co mu dokładnie chodziło. No i tak się skończyła jego historia. Mordercy z Craigslist. Historia, którą dziś opowiem, zaczyna się w lutym 2005 roku, kiedy to kobieta, która nazywała się Rosemary Issa, jechała na spotkanie ze swoją siostrą w kinie. Ta kobieta poczuła się źle, na jakimś tam skrzyżowaniu wjechała w samochód i potem jej samochód się gdzieś tam toczył. Jechała ogólnie bardzo wolno, więc nic by się nie stało podczas tej stłuczki, ale ktoś zauważył, że właśnie coś jest z tą kobietą nie tak, bo ona tak jakby, wiesz, zasłabła za kierownicą. No i oczywiście od razu wezwano pogotowie, kiedy osoba, która tą kobietę, że tak powiem, zauważyła, otworzyła drzwi, Rosemary wymiotowała i straciła przytomność. Dziwne. Tak. Zabrało ją pogotowie. Tak naprawdę nic się nie stało, ona nie miała żadnych obrażeń. No i niestety ta kobieta, Rosemary, umarła w szpitalu. Natychmiast oczywiście powiadomiono jej rodzinę. Pierwsi na miejscu w szpitalu zjawili się jej brat z żoną. Ona w ogóle była z pochodzenia włoską. Jej nazwisko panieńskie to było Di Puccio. Di Puccio. Tak, mam nadzieję, że powiedziałam to okej, ale tak to wymawiali. No i oczywiście do szpitala przyjechał też jej mąż, który nazywał się Yazid i on był lekarzem, więc on pracował w tym szpitalu i też rozpoznała tą Rosemary pielęgniarka właśnie jako żonę tego lekarza. Poza tym Rosemary z wykształcenia była pielęgniarką i ona też zanim założyła rodzinę pracowała jako pielęgniarka. I tak zresztą poznała swojego męża. Oni poznali się w szpitalu na oddziale ratunkowym, dlatego że właśnie Yazid tam pracował. I to było w 1995. Wzięli ślub w 1999. Założyli rodzinę, mieli dwójkę dzieci. Te dzieci pojawiły się wkrótce po ślubie. Mieli syna i córkę. No i z pozoru wszystko było dobrze, jak to zawsze w tych historiach bywa. Yazid poza tym, że był lekarzem, był też biznesmenem, który odnosił sukcesy, dlatego że z bratem założyli firmę, która sprzedawała pagery i potem też zaczęli sprzedawać anteny satelitarne i ogólnie bardzo dobrze im się wiodło, byli bogaci. Właśnie Yazid z rodziną zamieszkali na przedmieściach Cleveland, w takiej, wiesz, bogatej dzielnicy, powiedzmy. Nie wiem, tam chyba mówili, że to było około 30 km od Cleveland, no i ogólnie żyło im się dobrze. No i tak naprawdę lekarze nie wiedzieli, co się stało z tą Rosie, bo ona nie miała żadnych obrażeń, nie była na nic chora. Wszystko było teoretycznie w porządku, no tylko tyle, że nie żyła. Dość szybko okazało się, że przed śmiercią ta Rose, czy Rosie, zadzwoniła do swojej koleżanki, jadąc właśnie tym samochodem. To była jej przyjaciółka, nazywała się Eva McGregor i właśnie Rosie zadzwoniła z samochodu do tej Ewy, mówiąc, że bardzo źle się czuje. I próbowała też, jak wynikało z jednego z programów telewizyjnych, które widziałam, próbowała też chyba zadzwonić do męża, ale on nie odebrał. No i właśnie chyba dlatego zadzwoniła do tej Ewy i w ogóle pytała się jej, czy może się źle czuć przez wapno, które przyjęła przed wyjściem z domu. Mm-hmm. No i ona właśnie przyjmowała różne suplementy, dlatego że z mężem zdecydowali, że będą mieli dziecko. Poza tym, ona tam już była po 30, więc mąż jej radził, żeby przyjmowała to wapno, wiesz, dla zdrowia.
Okej. No i kiedy Ewa dowiedziała się o tej tragicznej śmierci swojej przyjaciółki, no to powiedziała jej bratu, Dominikowi bodajże, on chyba miał na imię Dominik, i powiedziała właśnie bratu Rosie, że no to jest trochę dziwne, nie uważasz, że może warto byłoby się temu przyjrzeć i w ogóle najlepiej to zlecić autopsję, no? Mhm. No i tak też zrobili. Oczywiście policja wezwała też do siebie na rozmowę męża Rosie, czyli tego Yazida, no żeby, no to rutynowa tak kwestia. No więc on przyszedł, oni mu zadali pytania, czy ona coś chorowała i tak dalej. On jakby współpracował, wszystko było okej, powiedział, że nie. Powiedział tylko właśnie o tych suplementach, o tym wapnie, której przyjmowała. No i policjant powiedział, dobra, no to pojedźmy, ja wezmę te tabletki i sprawdzimy, nie? No i ten Yazid mówi, okej, pojechali do nich do domu. On dał te tabletki policjantowi, no i tyle, nie? Wkrótce później Yazid zawiózł dzieci do swojej rodziny, w zasadzie to do rodziny żony, bo właśnie do tego brata, o którym wcześniej wspominałam. On z żoną miał chyba z czwórkę dzieci, więc dużo tych dzieci mieli w tamtym momencie w domu. No i Yazid poprosił tego swojego szwagra i jego żonę, czy mogliby się dziećmi zająć na noc. No i oni powiedzieli, że oczywiście, nie ma problemu. Potem Yazid zadzwonił jeszcze raz i powiedział, że czy mogliby wziąć w ogóle dzieci na weekend, bo on obiecał pomóc swojemu koledze, który mieszkał gdzieś w innym stanie, bo jego brat miał wypadek. No więc oni powiedzieli, no pewnie. Yazid pojechał, zostawił dzieci z rzeczami u tej rodziny, no ale weekend minął, a Yazid nie wraca. Okej, już naliczyłam 5 czerwonych flag. Prawda? No właśnie. Ten brat z żoną pojechali do domu Yazida i Rosie, no i okazało się, że w domu znaleźli jakieś dokumenty, które świadczyły o tym, że Yazid starał się o paszport. Mhm. I tego paszportu w domu nie było, co oznaczało, że chyba wyjechał. No tak. Oczywiście rodzina zgłosiła zaginięcie Yazida. Nie wiedzieli, prawda, no zostali z tymi dziećmi, tego nie ma z nim żadnego kontaktu, w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Policja zainteresowała się bliżej osobą Yazida, wiadomo. I wyszło na to, że Yazid prowadził takie podwójne życie, można by powiedzieć, wiadomo. A, czyli coś, czego jeszcze dziś nie było. Tak, tak. I wyszło na to, że Yazid miał 2 długoletnie kochanki, plus szereg jakichś takich krótkich, przelotnych znajomości z różnymi kobietami. Obie te kobiety, z którymi romansował, zajmowały się jego dziećmi, z tego co wiem, w sensie chyba jako opiekunki czasami. Aha. Przynajmniej takie przedstawiano w tych różnych programach. Jedna z nich miała na imię Margarita, druga miała na imię Michelle. I Michelle na przykład pracowała z nim w szpitalu, bo ona była pielęgniarką. A Margarita chyba poznała go w sklepie z tymi pagerami czy coś, wiesz, pamiętasz tą firmę, którą on miał z bratem, no. I te romanse trwały kilka lat. Ciężko stwierdzić, czy Rosemary wiedziała o tym, czy nie. Mogła się domyślać, natomiast jej przyjaciółka Ewa zeznała, że przed ślubem Rosemary i Yazida doszło do sytuacji, w której Rosemary poszła do salonu fryzjerskiego bodajże i usłyszała od jednej tam ze stylistek fryzur czy fryzjerek, że ma takiego chłopaka, który ma na imię Yazid. Aha, a to chyba nie było zbyt popularne chyba imię. Chyba nie. On pochodził chyba z jakiejś palestyńskiej rodziny? I wyszło na to, że po prostu Rosemary zdradza. No więc doszło, wiesz, do rozłamu ich związku, no ale koniec końców się pogodzili. On obiecał jej wierność i ślub wzięli. Obiecanki, cacanki. Otóż to. No i jak widać, swojego słowa nie dotrzymał. I też w jednym z programów wspominali, że dzień przed swoją śmiercią Rosemary dzwoniła do niego kilkanaście razy i on, wiesz, nie odbierał telefonu, nie odzwaniał, włączała mu się poczta głosowa. Więc może, nie wiem, coś zaczęła podejrzewać, może nie chciała wiedzieć. Ciężko stwierdzić, tak? Może na tyle mu ufała i mu wierzyła, że myślała, że może jest w pracy. No w końcu też miał taką robotę, że... No, mógł nie odbierać. Tak, tak. Mógł nie odbierać, mógł, wiesz. Ale wyszło podczas śledztwa, że on na przykład ze swoją kochanką Michelle i innymi paniami, które poznawał, spotykał się w mieszkaniu, które miał nad firmą, którą prowadził z bratem. Bo tam był taki apartament, no i on tam regularnie chadzał z różnymi kobietami, tak? A na przykład Margarita ponoć była w szoku, kiedy się o tym dowiedziała, swoją drogą od swojego męża, bo Margarita też miała męża, który zobaczył, tak, który zobaczył Yazida z jakąś kochanką, z jakąś kobietą wychodząc, wiesz, widział jak oni wychodzą z tego apartamentu nad firmą. No i Margarita ponoć była bardzo, wiesz, smutna z tego powodu, dlatego że obiecali sobie ponoć z Yazidem, że tylko ze sobą będą zdradzać swoich małżonków. No weź. Naprawdę. I to nie, akurat... Ja bym nie ufała jakby takiemu. To,
To akurat mówili w programie chyba Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką. Pewnie słyszycie Jogiego jak zwykle. Jogi was pozdrawia. I nie wiem, czy pamiętasz, był taki program, właśnie ten program prowadzi ta Aphrodite Jones, czy coś takiego, taka autorka książek też true crime'owych. I ona tak śmiesznie komentuje tą sprawę, że tak, właśnie zginęła mu żona, jego dzieci straciły matkę, a on jedzie do jakiegoś innego stanu pomagać bratu, kolegi? Dziwne, że tam już jakoś tak strasznie teatralnie to wszystko komentuje, no ale okej. Okay. Oczywiście jak zwykle nazwy wszystkich programów, które oglądałam w tej sprawie, wam umieścimy w opisie. W międzyczasie wykonano autopsję i z autopsji wyniknęło nic. Dalej nie byli w stanie stwierdzić przyczyny śmierci. Okej, ale jest to możliwe, biorąc pod uwagę, że ty był lekarzem. Tak, dokładnie. No i właśnie zaraz do tego przejdziemy. Dlatego, że przebadano też tabletki, które policja zabrała z domu Yazida i Rosemary. I w tym wapnie znaleziono cyjanek potasu. Czyli coś znaleziono. Tak, ale to w tych tabletkach, a nie w autopsji, ponieważ ponoć, jak wynika właśnie z tych programów, które oglądałam, to nie jest standardowe badanie, które się wykonuje podczas autopsji, czyli nie sprawdza się obecności cyjanku potasu w krwi, jeżeli nie ma takiej, wiesz, przesłanek ku temu. No ale jak już to wyszło w badaniach tabletek, no to oczywiście sprawdzili to i oczywiście potwierdziło się to, że Rosemary została otruta. W kręgu podejrzanych mamy 3 osoby. Mamy Yazida, Margaritę i Michelle. No bo wiadomo, może któraś z kochanek albo brała z nim w tym udział, albo na własną rękę to poczyniła. No ale jak właśnie stwierdzili też w tym programie, o którym mówiłam przed chwilą, ciężko było sobie wyobrazić, że Margarita tak sprytnie to zaplanowała, że jeszcze wiedziała, kiedy Rosemary wsiądzie do samochodu, prawda? I kiedy mąż tam, nie wiem, przypomni, żeby wzięła wapno. No mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobny był udział w sprawie Michelle, która pracowała w szpitalu i mogła mieć, wiesz, wiedzę. Poza tym z Michelle Yazid pisał takie, wiesz, jakieś listy miłosne, wyznawali sobie gorące uczucia, planowali wspólne życie. No ale jak to można wierzyć Yazidowi, który mówił takie rzeczy połowie kobiet, które spotykał na swojej drodze, niestety, prawda? Więc szybko wykreślili te kochanki z listy podejrzanych, zwłaszcza, że był Yazid, tak? Który zniknął. No tak, uciekł. Ale z drugiej strony też widziałam jakieś takie rozważania, że Yazid zaczerpnął porady prawnej, jak doszło do tego wszystkiego, a policja się zaczęła nim interesować i tą przyczyną śmierci Rosemary, że ktoś mu mógł na przykład źle poradzić, że Yazid mógł się przestraszyć, że na przykład będzie mu groziła, nie wiem, kara śmierci chociażby, tak? No, no i jakby tutaj podawali tą kwestię, że on sam te tabletki policji przekazał, a to było już, wiesz, kilka dobrych dni, jak nie nawet tygodni po tym, jak Rosemary umarła. Aha, że dziwne, że sam by się położył. Tak, 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 tak. Zwłaszcza, że no miał wiedzę i co to był za problem spuścić te tabletki w kiblu, nie? No. Albo dać policjantom inną buteleczkę wapna zamiast tą. No to jest podejrzane. No, no i właśnie, co się stało z Yazidem? Kiedy on zniknął i policja zaczęła go szukać, no to prześledzili, że dotarł do Detroit, gdzie poszedł do kasyna na imprezkę. Oczywiście to chyba była jakaś taka przykrywka, nie? Żeby uciec. Stamtąd udał się do Toronto, jakoś tam, wiesz, przeszedł przez przejście graniczne. Z Toronto poleciał do Londynu, skąd poleciał na Cypr. Okej. Okay. Mhm. Czyli wiedział, co robi. Mhm. Bardzo dobrze. Czyli wychodzi na to, że wiesz, to już sprawa międzynarodowa, więc trzeba było też prosić o pomoc FBI na przykład. No i z tego, co wiem, wpisali w ogóle Yazida na listę poszukiwanych oczywiście, a z Cypru dotarł do Libanu, zatrzymał się w Bejrucie. Po przeprowadzce do Libanu mieszkał świetnie, prowadził sobie znakomite życie, a było to możliwe chociażby dzięki pieniądzom, które miał z firmy z bratem, prawda? Bo brat mu pieniądze po prostu dawał, żeby on mógł żyć sobie w tym Bejrucie. Aha, czyli ten jego brat mu oficjalnie pomagał. Tak, no i w ucieczce. Wiesz co, w ucieczce nie, no ale w życiu. Z tego co wiem, no dał mu pieniądze, więc w jakiś sposób mu pomagał. Poza tym, kolejną osobą, która pomagała Yazidowi, był mężczyzna, który nazywał się bodajże Jamal Khalife. I to był facet, którego rodzina Yazida poznała w Michigan, gdzie ten Jamal mieszkał. Natomiast on ze Stanów musiał wyjechać, dlatego że został X lat wcześniej, oskarżony o pranie pieniędzy, jakieś tam w ogóle coś z bronią, także miał trochę za uszami i po prostu opuścił Stany Zjednoczone, żeby mu się nie dostało i udał się do Libanu. A dlaczego Liban był taki świetny? Ano dlatego, że nie ma umowy, wiesz, o ekstradycji pomiędzy tymi krajami.
No i Jamal załatwił Yazidowi, wiesz, mnóstwo jakichś tam fałszywych dokumentów, nie wiadomo co jeszcze. Załatwiał mu domy, gdzie ma mieszkać, wiesz, i takie, jak to się safe house nazywa, tak? Mhm. Gdzie mógł bezpiecznie się ukrywać. Natomiast Yazid długo się nie ukrywał, wręcz przeciwnie, zaczął, wiesz, żyć w najlepsze, chadzać na imprezki. Nawet kilka miesięcy po przeprowadzce do Bejrutu zapoznał sobie nową panią przez internet. No oczywiście. Wiadomo. Taki lovelas to... Tak. I poznał bardzo miłą panią nauczycielkę na jakimś tam, wiesz, w internecie. Zaczęli rozmawiać, w końcu zaczęli się spotykać. I on nawet tej kobiecie opowiedział, dlaczego wyjechał ze Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście ta kobieta mu wierzyła. Pewnie przedstawił to wszystko w odpowiedni sposób. No i miała go za inteligentnego mężczyznę i wydawało jej się, że nie popełniłby takiej głupoty, że otrułby żonę, a potem jeszcze te tabletki przekazał policji. Mhm. Ale tutaj jest bardzo ważna sprawa, dlatego że Rosemary, jadąc do kina, normalnie pojechałaby drogą taką dużą, międzymiastową, obwodnicą powiedzmy, czy coś tam, tak? No bo oni mieszkali na przedmieściach i wtedy jechałaby z dużą prędkością. Jeżeli tam doszłoby do wypadku, to nikt na pewno by nie kwestionował i nawet nie przyszłoby im do głowy, żeby robić autopsję i inne rzeczy, jakby zginęła w wypadku samochodowym przy dużej prędkości. Aha. Wiesz, o co mi chodzi? No. Więc tutaj mogło chodzić o to, że Yazid po prostu, nie wiem, był skołowany cały tym swoim planem, bo jeżeli on rzeczywiście to zrobił, czyli otruł żonę, podał jej to wapno, zanim ona wyszła z domu, wiedząc, że wsiada do auta i będzie jechała w zasadzie autostradą, no to mógł liczyć, że nawet to w życiu nigdy nie wyjdzie, prawda? Więc to była jedna z teorii na temat tego, co tam se mógł Yazid wymyślić, tak? Przy tym, że jest taki sprytny i mądry. No ale skoro Rosemary się źle czuła, to dlatego mogła też takiej wielkiej drogi unikać, żeby jechać wolniej i jak coś to móc się zatrzymać. No i wracamy teraz do życia Yazida w Bejrucie. Poznał tą kobietę i tak dalej. W ogóle w pewnym momencie ponoć zerwał tą znajomość z Jamalem, w sensie, wiesz, przestał tak na nim polegać. Przeprowadził się, wiesz, po prostu żył sobie pełnią życia. O. I nawet jest taki komentarz od Jamala, że jego zdaniem Yazid zachował się głupio. Że wydawało mu się, że jest, wiesz, najmądrzejszy, nie? Niepokonany. Taki, że, wiesz, niepotrzebnie pił, imprezował i tak dalej. I coś w tym jest, dlatego że w 2006 roku Yazid wpadł. A stało się to, dlatego że Yazid postanowił wyjechać sobie na wakacje na Cypr. Bo to było blisko, tylko że zapomniał, że na Cyprze już ta umowa... Zapomniał. No nie wiem, wygłupił się, może myślał, że jest najsprytniejszy, dlatego że posługiwał się fałszywymi dokumentami, tak jak wcześniej już wspomniałam, aha, gdzie było jego zdjęcie... I te dokumenty były na nazwisko Maurice Khalife. I nie wiem, czy to przypadkiem nie był kuzyn tego Jamala. Ale było jego zdjęcie i wszystko. Ale po pierwsze było na tej liście osób poszukiwanych. Po drugie, na przejściu granicznym dostali jakiś cynk, że on może się tam zjawić. I rzeczywiście znaleźli go. Fakt, jeden z tych pracowników straży wypowiadał się, że nie był na początku pewny, dlatego że Yazid na zdjęciach, które dostali, był łysy. A na zdjęciu w dokumentach i przed nim stał mężczyzna, no wiesz, z włosami, z zarostem. Ale postanowili go jednak sprawdzić i przy sprawdzeniu odcisków palców okazało się, że właśnie jest to Yazid. Zaaresztowali go za posługiwanie się fałszywymi dokumentami i on siedział 2 lata, dlatego że przez całe te 2 lata trwały negocjacje i walka Yazida, żeby go nie wysyłali do Stanów Zjednoczonych. Mhm. I w zasadzie przez prawie 3 lata udało mu się uniknąć tej ekstradycji i wydarzyło się to dopiero w styczniu 2009 roku. No i wiadomo było już, że stanie przed sądem właśnie za morderstwo swojej żony. Oskarżyciele mieli taką teorię, że Yazid chciał zabić swoją żonę po to, żeby być wolnym, żeby móc, wiesz, prowadzić życie playboya, sypeć z kim chce i ponoć też takie żarciki sobie robił w przyszłości, że musi się, wiesz, rozstać z żoną, żeby móc sypiać z kim mu się podoba. Mhm, fajnie. Tak, i też teoretyzowali, że oczywiście mogło tutaj chodzić o pozycję w społeczeństwie, tak, że jak to on, szanowany doktor, no to musi mieć kochającą rodzinę, a przecież się nie rozwiedzie, ale były też takie głosy, że chodziło głównie o pieniądze, czyli o to, żeby jeszcze na przykład zgarnąć pieniądze za ubezpieczenie za żonę, a nie musieć się dzielić majątkiem, gdzie przy rozwodzie na pewno by wyszły wszystkie brudy na jego temat i jeszcze dużo by stracił. Mhm. Natomiast prawnicy Yazida twierdzili, że mimo jego, wiesz, charakteru i mimo tego, że zdradzał żonę, wiesz, na wszystkie możliwe sposoby, że właśnie nie byłby taki głupi, czyli nie podałby, wiesz, sam na siebie by bata nie ukręcił w postaci tych tabletek, które przekazał policji,
A poza tym, że jego żona była z nim szczęśliwa, mimo, wiesz, tego, co robił. No nie wiem. I że jakoś sobie dawał radę z tym, nie wiem, podwójnym życiem. No jakiś absurd. Poza tym też twierdzili, że nie ma dowodów na to, że on w ogóle kupował cyjanek, że miał go skąd wziąć i tak dalej. Proces rozpoczął się w styczniu 2010 roku. No i oczywiście na świadka wezwali wszystkie tamte kochanki, brata, Jamala nawet przywieźli do Stanów Zjednoczonych. I teraz z Jamalem jest ciekawa sprawa, dlatego że on, wiesz, współpracował z policją aż miło, z prokuraturą, no ale on miał też dużo do zyskania. Twierdził, że Yazid przyznał mu się, że zabił swoją żonę, natomiast tutaj też obrona Yazida próbowała wyciągnąć od niego informacje, kiedy on zeznawał w sądzie, że na co to on się tam dogadał z tą prokuraturą, jak oni, wiesz, co oni dla niego zrobią, no czy właśnie mu odpuszczą te jego, wiesz, zarzuty z przeszłości. No i niestety tym samym zdyskredytowali tego świadka przed, wiesz, ławą przysięgłych, tak? Bo, co by tu dużo mówić, miał sporo do zyskania. No i tak się też potem stało, z tego co rozumiem. On wyszedł z tego cały, ten Jamal, nie? Zeznawał też brat Yazida. O ile mogę ufać swojemu charakterowi pisma, on miał na imię Faros. To był ten sam, z którymi Yazid prowadził interesy. I niestety tutaj doszło do takiej dziwnej sytuacji, dlatego że strona oskarżycieli zagrała tutaj bardzo dobrze, dlatego że udowodnili przed sądem temu Farosowi krzywoprzysięstwo. Zadali mu pytanie o to, czy on, czyli Faros i Yazid, planowali kiedyś zamknąć jakiejś kobiecie usta pieniędzmi. Czyli jakby zapłacić jej za coś tam, nie wiem, nieważne za co, w sumie nie mówili, o co tam chodziło. I on powiedział nie. A oni mieli nagranie z rozmowy, kiedy Yazid był w areszcie, gdzie właśnie rozmawiali tam o kwocie czy 25 tysięcy dolarów, czy 35 tysięcy dolarów. No i niestety tym samym jakby udowodnili, że on kłamie. Dali czas Farosowi na to, żeby skonsultował się ze swoim prawnikiem, żeby się nie wkopywać, wiesz, w jakieś większe problemy. I Faros potem wrócił jako świadek bodajże 2 tygodnie później i powiedział, że niestety z rozmowy z bratem wie, że on zabił swoją żonę. Aha, czyli jemu już można ufać? No właśnie, niestety tutaj cały czas nie obrona mówiła, że przecież no jak to, udowodniliście przed chwilą, że to jest kłamczów, nie? No to tak. O co chodzi? Ciężko stwierdzić. Yazid nie zeznawał, nie mówił nic, poker face, w ogóle nie okazywał emocji. I są takie okropne sceny, bo on koniec końców został skazany na dożywocie. Chyba tam mógł się starać o wcześniejsze wyjście po 20 latach. I jest taka okropna scena, kiedy rodzina, wiesz, staje przed sądem. Rodzina Rosemary oczywiście. Jej rodzice, jej brat, szwagierka i mówią, jakie to wszystko, co się stało, jest straszne. I bodajże brat Rosemary mówi do tego Yazida, odwraca się do niego i mówi, że to jest ostatni moment, w którym ty możesz, wiesz, przeprosić, nie wiem, wyrazić jakąś skruchę, a on nic. No i teraz można to rozumieć na 2 sposoby. Z jednej strony, że tego nie zrobił, a z drugiej strony, że po prostu nie chciał zagrozić sobie i jakiejś ewentualnej opcji apelacji, prawda? No myślę, że gdyby był niewinny, to by powiedział, że jest niewinny po prostu i tyle. A nie siedział cicho i się nie odzywał. No właśnie. Więc no niestety na tym zasadzie się ta sprawa zakończyła. On nigdy nie opowiedział, jak to wszystko było, no ale myślę, że możemy sobie wyobrazić. Poza tym jeszcze w jednym z artykułów znalazłam taką informację a propos tego, co wcześniej mówiłam, dostępności kupowania cyjanku, to znalazłam taką informację. Tylko teraz nie polecaj, gdzie cyjanek kupić. Nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że w jednym z artykułów na Cleveland.com pisali, że jakiś kuzyn Yazida, Isy, wspominał, że jednym z biznesów, jakie posiadali bracia Isa, było sprzedawanie, naprawianie i czyszczenie biżuterii. A cyjanek potasu jest jednym ze składników w substancji, którą używa się do czyszczenia złotej biżuterii na przykład. Czy tam pokrywania jej złotem też. Okej, okay. No to więc ma sens. Tak, więc jakby się postarał, to można by było zdobyć ten cyjanek, prawda? No. Bo to jakiś ekspert mówił właśnie o tych środkach, które się używa do tej złotej biżuterii i potem kuzyn ich, on się nazywał Michael Awad albo Awad. I on powiedział właśnie, że jednym z tych biznesów, jakie mieli bracia, był biznes biżuteryjny. I jeszcze jeden z prokuratorów, który brał udział w tej sprawie, ponoć poprosił sędzinę na koniec tego procesu, zanim właśnie sędzina poprosiła rodzinę, żeby opowiedziała o stracie, jakiej doświadczyli, żeby Yazid Isa
oddał płatnikom podatku 41 tysięcy dolarów, które trzeba było zapłacić za koszt ekstradycji z tego Cypru. Także ciekawe. I to by było na tyle. Dzisiaj o mężczyznach z podwójnym życiem. No właśnie, tak też pomyślałam. Także strzeżcie się, słuchacze. Jak zwykle. Dziękujemy bardzo za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.